Siemaneczko! Z tej strony Mikser Zdzisiu i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widać, jesteśmy Jango Fettem, więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. My przechodzimy już do filmu Mos Eisley Spaceport. Przetłumaczcie sobie, jeżeli potrzebujecie, albo jeżeli przetłumaczycie sobie w głowie, tak jak ja, albo jeżeli was to nie obchodzi. Jeśli was to nie obchodzi, przesuńcie sobie, albo poczekajcie. Jeśli tłumaczycie, to spauzujcie najlepiej film. A jeśli czytacie tak jak ja sobie, to właśnie sobie przeczytajcie. Ja przeczytałam. Tym razem zdążyłem. O nie, Artu wypadł. Już jestem. Witam. To są droidy, których szukamy. Wyłazić. Nie, to nie są droidy, których szukamy. To nie są droidy, których szukamy. Skoro już młody Skywalker wie o tym, że jesteśmy Jediem, to niech już będziemy mieli ten mecz. No witam pana. Panie, panie, witam panu. Jedi ja już mam. Pan wiedział czy nie wiedział, bo taka niespodzianka. Pomimo, że mają coś tam takiego jeszcze jednego. Ja może zamienię się w pana Tripia. No Tripia wiem, że nie atakują. No właśnie, Tripia. Tripia nie atakują, bo Tripia to jest fajny gość. Więc czemu mnie Tripia atakować? Ręki nie mam, głowy też! Panie, ja już nie mam... Ustrzelić mnie raz jeszcze. O, dzięki. Chciałem mieć... Ale nie chciałem mieć zabita. Wchodzimy tutaj. Już Obi-Wanem. Tam powinniśmy drogi zajść. Ale to jest tamto, to jest tylko do maksowania. Skąd was tyle tu przybywa? Widzowie, wiecie? Ale macie pewnie teraz. Szybko bierzmy droida. O, Artua nie atakują. No Artu to jest dobry gość. Artu na szczęście potrafi takie coś. Ja nie potrzebuję żadnych skotków. Lecz w środku. Lecz nie umie tego robić. Panie! Panie! No. Części kolejne. Tu wykopujemy. Już wszystko. Jest. Wszystko jest. Nie. Jeszcze gdzieś są jakieś części. A może ja mam zniszczyć? Do Tripia potrzebujemy. Zniszczymy wszystko. No właśnie. Teraz Tripio wchodzi na górę i robi tak kolejne części. Tam przychodzi Obi-Wan, buduje bardzo szybko.
nagrywać, czy jeszcze nie? Jeszcze nie można. To budujemy. Budujemy most. O, mini zestaw. Jeśli widzicie w drodze, to jest mini zestaw. To wiecie! Ci, którzy nie widzieli, bo nie wiedzą. O, może jeszcze w tych koszach będą części. Nie było. Może w tym. Może ja naprawdę mam to zniszczyć. O, tu mogą być jeszcze części. Właśnie, bo tu jeszcze części były. Dlatego nie mogliśmy wszystkiego zbudować. Teraz, jak już mamy zbudowane, można. A, już wszystko można. Teraz budujemy nogi, bo wcześniej były stopy. Tutaj kolejną nogę. Teraz tłów i jego głowę. Przez to mamy kolejny szlimowy. Ale czemu jest? Ja chciałem być kapłanem. Wystarczą dwa hity, więc spokojnie. Raz. Dwa. Dwa ceny oczywiście. Raz. Możemy, to wchodzimy. Korzystamy. A masz. Ty też trzeba to mieć. To jest kolejny, bardzo fajny, duży droid. A każdy... No nie, on idzie po tego drugiego. Tak. Panie! O! I wchodzimy tutaj. Teraz nie może wejść Trypio i reszta, więc my musimy... Patrzcie, co widzę. Zniszczyć, by mogli wejść, tak? No właśnie. Możesz te... Czyli wystarczy, że będzie jeden laser widział to, że ktoś chce przejść. To raz. Nie można, nie można. No proszę, proszę wszyscy, możecie już. Ben stoi, ja stoję, Artu i Trypio stoją. I kończymy poziom? Nie, jeszcze jest Chewie, jeszcze jest Han. Tu widać, że zdecydowanie Han strzelił pierwszy, lecz Greedo chciał do niego strzelić pierwszy. Tam jest doktor Evazon za nim, bo go poznaje. To jest Luke Skywalker, ja jestem Ben i chcielibyśmy się dostać na Alderaan. Mm-hmm. Jasne, tam jest mój statek. Nie mamy Hana. Czemu tu nie ma muzyki z kantyny? Chewie i Han. Piu.
To jest wyjście. Weźmiała. Ej, kim ty jesteś? Czemu on ucieka? Trzeba za nim w pogoń. O. 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 Dziuuuum. Aktywuję dźwignię. Spychamy to na dół. Teraz. Strzał, strzał, strzał. Ładny obrót, strzał. Strzał, ładne obroty. A nie, sadzi nam. No. Na szczęście możemy się cofnąć. A jednak nie możemy się cofnąć. Ale spróbujemy się cofnąć. Dobra, to może... Tak damy radę się cofnąć? O właśnie, damy radę. Jum. Kolejne poproszę, bo tam to zniszczyłem, strzelając. Wiem, że dziwnie pewnie to brzmi, ale tak, zniszczyłem strzelając. Długo się prowadzi. Ja już dawno tam bym był, gdybym pieszo tam szedł. I niszczymy. I giniemy. Teraz tam wchodzi. I tu wychodzi. Nie wiem jak ty z wątpliwością, bo nie będę do ciebie mówił pan tajemny. Co wy na biubakach? Raz, dwa, a masz, co tu na bibaku robiłeś? Ty też to na bibaku robiłeś? No a gdzie są jeszcze? Tam na górze. Jak tam na górę mamy się dostać? Chyba wiem. Chyba musimy tam wejść, tak jak on. Albo może nie. Albo strzelać na ślepo. Okej. Chyba Ham nie wie jak się na dubaku jeździ. Dobra. Teraz tędy, tu, na dół. I tu wchodzimy do tego. Witam. Już możemy wchodzić do sokoła. A nie, bo agent tajniak przysłał sandtrooperów. To musimy ich pokonać. Każdy wie, że Han Solo to jest najlepsza postać w każdej grze Star Warsowej. Nawet nie próbujcie się ze mną nie zgadzać, że Han Solo nie jest najlepszą postacią. Co, teraz mamy ciebie pozałatwiać? Nie, kolejny stan Sandtrooper. Mam to znosić. Ej, tak cię pokonamy, agencie tajniaku. Agent tajniak. Tajniak, już wchodzisz, czy kolejny? Kolejny. O, teraz walczymy z agentem tajniaka. Gdzie jest agent tajniak? Tu? Tu jest agent tajniak. Witam, agencie tajniaku. A masz! Po tobie. Już możemy wchodzić. Bo agent tajnik załatwiony. Doprowadź, Han. Dobra! Teraz latamy sokołem Millennium.
I lecimy na Alderaan, co nie? Tak! O nie, myśliwce! Znaczy, o nie, taj... O nie, gwiezdne niszczyciele! O, teraz Flipper w przestrzeń. Zniszczę Alderaan! Nie, ja, patrz, zniszczę Alderaan! Nie, nie zniszczysz! Zniszczę! Niszczyć Alderaan, niszczyć Alderaan! Dobrze, niszczymy Alderaan. O nie, Alderaan zniszczony! Tak bywa. Han Solo! Tu Jedi oczywiście, jest tu total, nikogo nie chodzi, więc tu też. Mozda Eisley kantyna. Następny poziom będzie długi. Więc sobie ten odcinek skończymy zaraz. No dobra. Będziemy ratować księżniczkę Leję, tak? Rescue the princess. Uratuj księżniczkę. Mam czapkę pingwina. Teraz będę... Teraz wyglądam jak Leja. I znowu mam czapkę pingwina. A teraz mam czapkę z daszkiem. Jeszcze jakieś... O! Kapelusz Indiana Jonesa. Jestem Indy Jones. Indiana Jones. A w sumie chyba każdy wie, czemu Indiana Jones jest w tej grze, a w Indianie Jonesie jest... Jest Han, Solo i inne postacie Star Warsowe. Jeśli nie wiecie, to się nie dowiecie, ja wiem. To jest proste. Sand Trooper Imperial Spy, czyli to jest szpieg imperialny. To nie jest agent tajniak. A myślałam, że to jest agent tajniak. Phantom Menace. Tu mamy Attack of the Clones. Tu mamy Revenge of the Sith. Tu mamy A New Hope'a. Outro, midtro, intro. Outro, mi, intro. Outro, midtro, intro. Ending, outro, midtro, midtro, intro. Outro, intro. Outro, midtro, intro. Outro, intro, outro, midtro, 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 intro, outro, intro, ending, outro, midtro, midtro, intro, outro, midtro, intro, outro, midtro, intro, outro, intro, outro, midtro, 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 intro. Outro, midtro, midtro, intro. Blisko zero on kamienu i mam tu fan. Tak, mam tu pasić. Sto, ale i co jest to? Ending, nieznany, nieznany. Outro, intro, outro, intro, outro, midtro, 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 intro. Outro, intro, outro, midtro, intro, outro, intro. Dużo mamy starych klipsów. Attack of the Clones. Powiedzcie. Bounty Hunter Toxic. A Discovery on Camino. Co to są za dwa różne poziomy? Tu walczyliśmy na pewno z Jango Fettem, ale Discovery'em Camino. Może tu lataliśmy. Tutaj Droid Factory. Nie wiem. Nieważne, więc ja już idę po jakiegoś Jediosa. Jedios.
Jedios. Jedios. Gdzieś Jedios by mógł być, bo nie wiem, gdzie są Jediosy. Jediosi. Tu jest jakiś Jedios. Tu nie ma Jedios. Tu są. Jak tu nie ma Jediosów, to wracamy i szukamy Jediosów. O, tu mamy nieznane. To zbudujemy, jeżeli możemy. Tu mamy to, to każdy wie. Tego jeszcze zbudować nie możemy, bo potrzebujemy 50. Możemy zbudować 4. To... A New Hope! Właśnie robimy ten epizod, ale fajnie. Trójka jest. Dwójka możemy zbudować. Tu mamy Anakin's Flight. I tu mamy Podrace Original. No właśnie. To jest z pierwszego epizodu. 1 i 2. 3 jest z drugiego. Z trzeciego nic nie ma, to jest z czwartego. A to są dodatkowe. Więc kręgli sobie nie zbijemy, bo nie ma nigdzie Jediosów. Potrzebujemy jakiegoś Jediosa. Więc tym razem odcinek bez kręgli jak poprzedni. Patrzcie, widzę. Czy on nie wygląda jak Han Solo Indiana Jones? No wygląda. Dobra, wygląda. To ja sobie zbuduję tutaj starego Hana. Starego Hana. A, dokładnie. Nie, no. Ta twarz jaka była, może być. Szybko, gdzie jest ta twarz, która była? Troszkę sobie poczekamy, aż znajdziemy tą twarz prawidłową. O, jest. Tu, okej, okay, ręce. Też brązowe. Tak by pasowały tutaj do tego. Nie ma bardziej? Bardziej brązowych żadnych nie ma? Nie ma, a są białe? Same białe, takie zwykłe? Nie są. To białe już lepiej wyglądają. Edit name. Hana sobie zrobimy Han. Tu nic ma nie być. Han. Tu będzie S3. Zmieści się. Sy. I szybko to zrobimy. Sy. Sta. Stary. Han Solo stary, wygląda jak Han Solo stary, wygląda jak Han Solo stary. Zobaczcie, tu mamy zwykłego Hana Solo, a tam mamy Hana starego.
No, który wygląda lepiej? No jasne, że ten sam. Dobra, widzowie. Więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. A tu jak zawsze dzieje się, był z wami Mikser Zdisiu i Han Solo, który wygląda jak księżniczka Leia. Więc... jeszcze raz. Powtórzę się, ale zapomniałam, co mówiłam o ciebie. Więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Był z wami Mikser Zdisiu i Han, który ma włosy jak Leia. Do zobaczenia. Pa. I co zostało? Cześć!